Cześć, tu Mariusz. Na dzisiejszym filmie otworzę kokon Avicularia variegata ex amazonica. Dlaczego go otworzę, a nie odbiorę od samicy, dowiecie się w filmie. Zapraszam serdecznie. Przed sobą mam kokon Avicularia variegata. Niestety inkubowałem go sam praktycznie od pierwszego dnia. Dlaczego? No to zaraz się dowiecie. Wyjechałem na krótki urlop, nie było mnie przez kilka dni, a przed samym wyjazdem widziałem, że samica dziwnie się zachowuje, cukryje się pod dziwnie. Chodziła po całym terrarium, była po kopulacjach oczywiście i zastanawiałem się, czy to będzie wylinka, czy też będzie robiła kokon. Zostawiała wszędzie trochę pajęczyny, także mogło być to i jedno i drugie. No ale wyjeżdżałem i no, nie mogłem tego przypilnować. Po krótkim urlopie, gdy wszedłem na hodowlę, zobaczyłem terrarium, w którym właśnie samica powinna się znajdować. Chciałem zobaczyć, czy to będzie rzeczywiście kokon, czy może jednak wylinka. Jednak ani pierwszej, ani drugiej opcji nie zauważyłem. Niestety samica leżała martwa na włóknie. No pierwsze co pomyślałem, no niestety może samica była zbyt mała przy dopuszczaniu, bo zauważyłem, że odwłok jest mały, więc no teoretycznie gdzieś ten kokon musiał być, ewentualnie wylała jaja i go nie zawinęła, więc gdzieś we włóknie też pewnie się to myślałem, że to się będzie znajdowało. Samica no, niestety zdechła, nie wiem czy ona nie była za mała właśnie z tego względu, że variegata jest bardzo dużym gatunkiem, a moja, którą dopuściłem, miała 5,5 około 6 cm ciała. Ciężko mi stwierdzić, jaki był powód. Bez względu na to, zawsze gdy samica u nas lub jakiś podrostek umrze, takie terrarium czy pudełko od razu wynosimy na zewnątrz. Nie trzymamy go tutaj na hodowli, bo nie wiadomo z jakich przyczyn zdechł taki pająk. Także wziąłem terrarium i chciałem je od razu wynieść właśnie przed dom. No i wyjmując to terrarium zauważyłem, że za tubą korkową znajduje się kokon i to wyglądający na dobrze zawinięty. No to stwierdziłem, no nic nie tracę, spróbujemy go wyinkubować. Mimo, że ma jeden czy tam dwa dni, no bo w gruncie rzeczy tyle mnie nie było w domu. Spróbuję go wyinkubować i może się uda. No i tak jak już widzicie, tutaj jest właśnie ten kokon w inkubatorze. Kokon został złożony 10 stycznia, czyli dzisiaj mijają 4 tygodnie. Stwierdziłem, że po takim czasie no, powinno się już w środku coś znajdować, chociażby nimfy pierwsze, ponieważ po około 17, 20, 25 dniach pojawiają się nimfy pierwsze. To wszystko jest zależne oczywiście od warunków i temperatury. Zacząłem inkubować to w taki sposób, że no, tak jak widzicie, stworzyłem taki inkubator. W tym inkubatorze umieściłem spodek, który chronił kokon od wilgoci, bo podłoże było wilgotne. Obok jest kliszówka z wacikami nawilżonymi, żeby utrzymywały poziom wilgotności w powietrzu, a żeby nie zamoczyły kokonu. Jak się inkubuje taki kokon? W naturze, czy też w naszych terariach, samica co jakiś czas obraca ten kokon, co powoduje, że jaja w środku się nie sklejają, przesypują i mogą się prawidłowo rozwijać. Gdy nie było samicy, musiałem niestety to ja robić i to kilka razy dziennie. Minimum 2-3 razy dziennie musiałem taki kokon wyjąć, kilka razy obrócić i odłożyć. I pilnować tego, żeby nie zapomnieć właśnie po obracaniu takiego kokonu. Jak to robiłem? Oczywiście rano po wejściu zaraz na hodowlę, pierwsze co to do inkubatora. Kokon wyjmowałem delikatnie oczywiście i obracałem go w dłoniach, żeby nie uszkodzić, delikatnie w jedną i w drugą stronę przekładając. Ważne jest, żeby ten kokon, jeżeli się go obraca, obracamy go nad czymś, na przykład nad stołem, ze względu na to, że jak upadnie na podłogę czy gdzieś, no to już mamy na pewno po wszystkim. Także taki kokon przez 4 tygodnie dzień w dzień obracałem i tak naprawdę no, nie wiedziałem, czy on się uda, czy też nie. Przez pierwsze 15-16 dni czułem cały czas, że jajka się przesypują w tym kokonie, także wiedziałem, że się nie sklejają, że nie może być nic złego. I dzień, w którym zaczęło się coś dziać, był to dzień 17-18 mniej więcej.
czułem, że jaja przestają się przesypywać, więc teoretycznie albo pojawiły się już nimfy, albo coś się dzieje nie tak, jajka mogą się sklejać i po prostu kokon zaczyna się psuć. Mimo to, że czułem, że coś tam właśnie się zaczęło sklejać, obracałem ten kokon dalej bez przerwy. Oczywiście kusiło mnie, żeby otworzyć, zobaczyć, co się w środku dzieje, no ale mogłoby to być no, nieodpowiednie i jeżeli byłyby tam świeże nimfy pierwsze, mogłoby być ciężko je doinkubować do N2 i oczywiście do L1. Także mimo to, że mnie kusiło, obracałem dalej kokon. Dzisiaj na 128 dzień, czyli 4 tygodnie od odnalezienia kokonu i inkubacji sztucznej przeze mnie. Także teraz zobaczymy, czy coś się udało, co znajduje się w środku. Zatem zabieram się do otworzenia kokonu. Tak jak na wcześniejszych filmach wspomniałem, tutaj musimy lekko zawsze unieść kokon, jeżeli chcemy go rozciąć, żeby ewentualnie nie przeciąć jajka lub nimfy, która znajduje się zaraz pod powierzchnią kokonu. Także zabieram się do delikatnego rozcięcia. I zaraz zobaczymy, co się znajduje w środku po 28 dniach od złożenia. No, widzę, już w środku są nimfy stadium drugiego. Także sukces. Teraz rozetniemy go całego, bo będziemy go przesypywać do inkubatora. Widzę też kilka jajek, które są niezapłodnione, ale większość jest zapłodniona. Także mimo tego, że samica sama nie inkubowała, ja obracałem kokon przez no, prawie miesiąc. Kokon jest udany. W związku z tym, że kokon się udał, teraz będę przygotowywał inkubator. Robię to w taki sam sposób jak u Caribe na wersji Color. Wcześniej już przygotowałem pudełko z włóknem. Teraz wypełnię to kilkoma warstwami ręcznika. Ręcznik lekko nasiąknie wilgocią, więc będzie utrzymywał wilgoć. Oczywiście na to pójdzie spodek, na którym będą wysypane nimfy, żeby nie miały bezpośrednio kontaktu z wilgocią, bo to może je zwyczajnie zabić. Także już warstwy z ręcznikiem są przygotowane. Na ten spodeczek zaraz wysypiemy małe, ale jeszcze ważna rzecz. Trzeba oczywiście w jakiś sposób utrzymywać wilgotność. Jeżeli to włókno nie da rady, to ja umieszczam w takim właśnie pojemniku na mocz waciki i wylewam na to trochę wody, żeby trzymały wilgoć. Takie waciki w inkubatorze będą trzymały naprawdę bardzo długą wilgoć, tak jak zresztą Wam pokażę z inkubatora, w którym wcześniej trzymałem kokon. Nie wiem, czy to dobrze widać. To było tylko raz podlane. Te waciki były tylko raz zmoczone 28 dni temu i nadal są bardzo mokre, jakbym je oblał przed chwilą wodą. Także taki sposób bardzo długo utrzyma wilgotność w inkubatorze. Stawiamy to obok gdzieś właśnie w takim pudełku, który będzie nam służył za inkubator. Na razie odstawiamy. Teraz wysypię maluchy. Ten spodek zostawimy czysty na już maluchy, które oddzielę od jajek, które są w środku niezapłodnione, bo takie widziałem. Także delikatnie wszystko staram się wysypać i będę musiał to oddzielać pensetą, miękką pensetą. No i bardzo dużo, ale niestety widzę, że też jajka niektóre są niezapłodnione. Ewentualnie były zapłodnione, ale jednak inkubacja sztuczna mogła wpłynąć na to.
Tutaj kilka przyklejonych maluchów do oprzędu. Trzeba bardzo delikatnie z nimi postępować ze względu na to, że można urwać delikatne nóżki nimfy. Także delikatnie wyjmę nimfy, które zostały tam przyklejone. I jeszcze jedna. A właściwie jeszcze dwie. No i tu będzie problem z odklejeniem. Zobaczymy, czy da się to bezinwazyjnie zrobić delikatnie pensetą, czy jednak... Jeżeli tak nimfa się przyklei, ja mam taki sposób, że pod tą nimfę puszczam jedną kroplę wody i zostawiam na kilka minut, żeby woda rozpuściła ewentualnie to, co się znajduje, do czego jest przyklejona nimfa. Bardzo łatwo potem odchodzi. Ważne jest, żeby tą nimfę później wysuszyć, czyli trzeba będzie ją położyć na suchy ręcznik i potrzymać kilka chwil, żeby ta woda cała odsiąkła z nimfy. Widzicie, teraz już się po kilkunastu sekundach bezproblemowo odkleiła. Także jak wcześniej wspomniałem, teraz będę musiał ją położyć na ręcznik, żeby się wysuszyła. A później, jak już troszeczkę obsiąknie, trafi do maluchów. Także ją na chwilkę odłożę na bok. A teraz wezmę się za przekładanie maluchów, które jednak przeszły na nimfę pierwszą, a potem drugą. Nie będę tego kładł bezpośrednio na miseczkę. Umieszczę tutaj ręcznik. Dlaczego? Dlatego, że miseczka, czy ten spodek akurat tutaj mam bardzo, bardzo śliski, więc te pajączki ślizgają się nogami, nie mogą złapać przyczepności, leżą na plecach i raczej może to nie wpłynąć pozytywnie na inkubację, dalszą inkubację. Także taki ręcznik pozwoli im poruszać się, jak już złapią lepszą motorykę. Po przełożeniu i oddzieleniu nimf drugich od posklejanych innych maluchów oraz jajek wyszło dosyć dużo, bo około 100 sztuk. Te będę musiał oddzielić od właśnie posklejanych jajek w taki sam sposób, jak pokazywałem Wam wcześniej z tym osobnikiem, który był przyklejony do kokonu. Już kilka minut minęło, ten maluszek porusza się już swobodnie tutaj po ręczniku, więc może trafić do reszty, jest na pewno suchy. Więc to będzie potem do rozklejenia, trochę będzie z tym zabawy. Następnie tak już przygotowane maluchy umieszczam w inkubatorze. Oczywiście tu trzeba zrobić jeszcze wentylację, żeby to miało przewiew. I w taki sposób zamykam ten inkubator i czekamy do przejścia na stadium L1. Także to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o otwieranie i przekładanie maluchów do inkubatora. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo, czyli maluchy N2 dojdą do L1,
bez wątpienia pojawią się w naszej ofercie, także obserwujcie. Mam nadzieję, że inkubacja dalej nie przebiegnie jakoś nieprawidłowo. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam oczywiście na nasze media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.